Jesteśmy w galerii Hala Koszyki w Warszawie na wernisażu pewnej zbiorowej wystawy. Proszę powiedzieć, co to jest w ogóle za wydarzenie i ilu artystów bierze udział w danym wernisażu. Dobrze, to ja może powiem w ogóle o całym pomyśle Sztuka na Koszykach by Artuti. To jest to cykl wystaw. Co miesiąc prezentujemy tutaj innych artystów. Teraz jest to wystawa Kawaii Artist, czyli artystów współpracujących z galerią Kawaii Art Gallery. I to jest Erik Salin, Geraldine Morin, Alfredo Omana Padron oraz Jean VR, czyli holenderska galeria. I są to różne rzeźby popartowe, takie bardzo markowe, jak widać. Fotografie czarno-białe akty, jest to mi bliskie, ponieważ pracuję jako modelka od wielu lat. No i Jean VR, takie fotopalety, które niekonwencjonalnymi metodami tworzą właśnie te kolorowe dzieła sztuki. A proszę powiedzieć, skąd pomysł, aby właśnie założyć daną galerię, bo jesteś tą założycielką? Ten pomysł narodził się już kilka lat temu. Ja tę galerię prowadzę chyba ze 3 lata. I zaczęło się od tego, że miałam prowizję ze sprzedaży zdjęć do galerii w Holandii i narodził się taki pomysł, że wiadomo, modelką nie jest się zawsze, więc trzeba mieć plan B i ten plan B ostatnimi czasy jest takim, można powiedzieć, moim głównym zajęciem. A proszę powiedzieć, jakie dzisiaj prace możemy podziwiać? Bo widzę tak, z jednej strony mamy tutaj zdjęcia tuż za nami, obok są różnego rodzaju rzeźby, no jak również tutaj widzę pewne urządzenie. Co to takiego jest na przykład? Największe urządzenie to jest dystrybutor paliwa przerobiony właśnie na taką markową szanelkę. Autorem tego dzieła jest właśnie Erik Salin, czyli francuski rzeźbiarz, który robi te wszystkie popartowe, kolorowe rzeczy. Autorem tych fotografii jest Alfredo Omana Padron, fotograf z Wenezueli, który pracuje przy najlepszych kampaniach z Adrianą Limą i z topowymi modelkami dla marek takich jak Dior, Hermes czy Alfa Romeo, więc naprawdę takie top, który zresztą jest tutaj dzisiaj z nami na tej wystawie. No i Jean VR, tak jak wspominałam, te kolorowe panele, to jest holenderska galeria. Powiedz, czym się kierujesz się przy wyborze poszczególnych artystów, którzy mogą zaprezentować swoje prace w danej galerii? Ja nie mam jakichś takich wytycznych z góry ustalonych. Po prostu coś musi mi się podobać. Mam słabość do pop artu, więc wszystko musi być takie dosyć nowoczesne, wyraziste. Lubię czasami taką trochę kontrowersyjną sztukę. No i fotografię zdecydowanie, bo gdzieś tam z profesji jest mi to bliskie. Dlatego zdecydowałam się połączyć dzisiejszy pop art i wystawę fotografii. Więc taka niekonwencjonalna metoda łączenia, ale to odważny świat należy. Powiedz, skąd właśnie czerpiesz te inspiracje i przede wszystkim skąd ta receptura, że twoja galeria przyciąga tłumy za każdym razem w porównaniu do innych galerii, które nieraz świecą pustkami? Ja staram się te eventy prowadzić w taki sposób, że jest to bardzo przystępna i przyjazna atmosfera, czyli jest dużo wina, jest dobre jedzenie, jest fajny koncert, nie ma takiej sztywnej, napiętej właśnie atmosfery, że jest prawda, i człowiek się wstydzi wejść, bo nie wiadomo, czy się na niego przypadkiem krzywo nie spojrzą, tylko jest właśnie takie spotkanie towarzyskie i przy okazji jest piękna sztuka w tle, którą oczywiście można kupić. Proszę powiedzieć, jaki zespół w dniu dzisiejszym wystąpi lub na przykład jacy artyści? Dzisiaj wystąpi Gosia Bańka, która w francuskim repertuarze naprawdę myślę, że powali wszystkich na kolana, ponieważ jak ona zaczyna śpiewać, to ja mam ciary i myślę, że wiele osób będzie miało takie same odczucia. Także zaczynamy koncert za pół godziny. Na samo zakończenie proszę powiedzieć, do kiedy potrwa dana wystawa? Przez około miesiąc będzie można podziwiać i nabyć te rzeźby tutaj i obrazy i fotografie. Potem robimy kolejny wernisaż polskiej artystki, ale nie mogę jeszcze zdradzić, kto to będzie.